mam już dość wiadomości. Nie chcę wiedzieć, kto kogo zabił, gwałcił, ostrzegł. Na co mi jest ta wiedza? Jeden z drugim gasi lewak, a tyle może się wydarzyć. W odmętach myśli, uczuć, marzeń. Szkoda życia na pierdoły, bo drugie może się nie zdarzyć. Więc już dość wiadomości, obrzydliwości. Czyli uczuć marzeń. Szkoda życia na pierdoły, bo drugie może się nie zdarzyć. Więc już dom obrzydliwości na rzecz piękna i dzięki. Może powiesz koteczku o tak, następny utwór właśnie się kojarzy z tym małym człowiekiem, który został dzisiaj z ciocią Basią, ponieważ jak się spodziewaliśmy tego małego człowieka, to pewnego dnia był bardzo, bardzo taki piękny, słoneczny dzień i w naszej lipie, która rośnie obok naszego domku. Po prostu niesamowicie jakoś zaśpiewały ptaki. Tak po prostu, no taka symfonia głosów. To było coś niesamowitego. Była taka cisza i po prostu te trele. No i właśnie to one wymyśliły to piosenkę. Tak, i po prostu wtedy usiadłam i za jednym machem napisałam tą piosenkę i potem przetłumaczyliśmy ją jeszcze. Więc bardzo grzeje mi serduszko ta piosenka do tej pory.
domowy lipie. Koncert dzisiaj mam. Filharmonia ptaków swą symfonię gra. W przydomowej lipie koncert dzisiaj mam. Filharmonia ptaków swą symfonię gra. W przydomowej lipie koncert dzisiaj mam. Szalale, wieszczą jesień tuż. W liści światło cienia, mieniąc barwy piór. Mec chór się wybija, jasny szklisty trel. To słowik gwiazda drzewa, popisuje się. Malusieńkie szczęście, przyszło dzisiaj tu. Dzięki Ci, o Panie, za ten ptasi chór. Przydomowa lipa rozlewa dziś swój czar na wszystkich przychodniu, którzy mają czas. W przydomowej lipie koncert dzisiaj mam. Filharmonia ptaków swą symfonię gra. W przydomowej lipie koncert dzisiaj mam. Filharmonia ptaków swą symfonię gra. W przydomowej lipie koncert dzisiaj mam. Wybierzemy się na małą wycieczkę do Portugalii. Tak się złożyło, że mieliśmy okazję zrobić sobie taką wycieczkę po tej krainie, podczas której poznaliśmy